Niemcy, ekstremiści z bronią. Nie powinna znajdować się w ich rękach. Niemcy, ponad 1600 ekstremistów z pozwoleniem na broń. Ponad 1600 ekstremistów w całym kraju posiada obecnie licencję na broń, wynika z badań przeprowadzonych przez Weltansonntag. 1500 osób to przedstawiciele skrajnej prawicy i neonazistów. Pozostali to ekstremiści lewicowi i islamscy. Faktyczna liczba ekstremistów mających pozwolenie na broń jest prawdopodobnie znacznie wyższa, pisze Weltansonntag. Dane pochodzą z początku 2021 rok, a w niektórych przypadkach z 31 grudnia 2020 rok. Ponadto, nadrenia Palatynat i Turyngia nie były w stanie dostarczyć żadnych informacji na ten temat, a dane z Hamburga nie były kompletne, dodaje dziennik. Największa liczba osób z pozwoleniem na broń wywodzi się z kręgów prawicowych organizacji ekstremistycznych, a liczba tych osób od kilku lat wzrasta. Potwierdzają to dane, jakimi dysponuje federalne MSW. W 2018 rok było 792 ekstremistów, w 2019 rok już 892, a w 2020 rok minus 1203. W bieżącym roku już 1253 osoby z zezwoleniem na broń zostały zakwalifikowane do tej grupy. To najwyższa liczba, nawet mimo braku informacji z kilku landów, zaznacza Welt. Przoduje zdecydowanie Mecklenburgia Pomorze Przednie. W tym kraju związkowym naliczono 443 prawicowych ekstremistów z pozwoleniem na broń. Dla porównania w Bawarii są 123 takie osoby, w Nadrenii i Północnej Westfalii 153, a w Saksonii 104. Zaostrzenie prawa do posiadania broni. Od ubiegłego roku prawo dotyczące posiadania broni Niemcy zaostrzyły w zeszłym roku. Od tego czasu lokalne władze, wydające zezwolenia na broń i odpowiedzialne za ten proces, przy pierwszym złożeniu takiego wniosku oraz następnie co 3 lata muszą sprawdzać w Urzędzie Ochrony Konstytucji, czy dana osoba nie została uznana za ekstremistę, wyjaśnia Welt, dodając, że kryteria uznania osób i organizacji za wiarygodne i rzetelne, z punktu widzenia przepisów o zezwoleniu na broń, zostały znacznie zaostrzone. Broń nie powinna znajdować się w rękach ekstremistów, podkreśla szef MSW Horst Seehofer. W jego opinii to właśnie było powodem zaostrzenia przepisów. Mimo to władzom nadal trudno jest rozbroić ekstremistów. Hesja i Mecklenburgia Pomorze Przednie próbowały nawet w tym roku doprowadzić do dalszego zaostrzenia przepisów dotyczącego posiadania broni za pośrednictwem Rady Związkowej, która reprezentuje władzę federalną w landach. Proponowano wprowadzenie normy, że każdy ekstremista jest automatycznie klasyfikowany jako niewiarygodny w procesie procedowania zezwolenia na broń. Projekt jednak utknął po drodze, relacjonuje Welt. Szef MSW Hesji, Peter Beuthstu, w wypowiedzi dla Welt skomentował, że ostatnia reforma zapewniła już większą pewność w działaniu, a informacje między władzami lokalnymi a służbami specjalnymi będą wymieniane szybciej. Każdy, kto jest zarejestrowany w Urzędzie Ochrony Konstytucji jako ekstremista PAP, powinien automatycznie stracić wiarygodność w świetle ustawy o broni. Nie ma miejsca na broń palną w rękach ekstremistów, podkreślił Beuth. Martina Renner, parlamentarzystka frakcji lewicowej, wzywa nowy rząd Mecklenburgii i Pomorza Przedniego do podjęcia konsekwentnych działań przeciwko uzbrojonym ekstremistom, a także poprawienia przepływu informacji między organami władzy. Nie ma potrzeby dalszego zaostrzania prawa, podkreśla. Domaga się jednak konsekwentnego egzekwowania już obowiązujących przepisów.